Witajcie, moi kochani, w kolejnym moim cudownym dniu zabieganym. Widzicie torbę, ponieważ byłam na siłowni, żeby poćwiczyć sobie na tych sprzętach, bo ostatnio tylko na zajęcia chodzę, więc troszkę poćwiczyłam, no i powiem wam, że jestem bardzo zmęczona, a tak za 3,5 godziny znowu jadę z powrotem, dlatego że będą zajęcia grupowe. Pierwsze to będą brzuch plus pośladki, a drugie to będą body shape. Także nie wiem, jak przeżyję, ale mam nadzieję, że jakoś przeżyję. Dajcie Boże, trzymajcie za mnie kciuki. A to mój haul zakupowy zielarski, ponieważ słuchajcie, wczoraj byłam w takim zielarskim, koło mnie taki jest sklep, już wam kiedyś wspominałam. Chcę tutaj otworzyć jedną ręką, ale nie wiem, czy mi się uda. Na odporność kupiłam, pani mi poleciła, oczywiście Marek coś tam, nie wiem, o co mu chodzi. Coś tam jeżówki purpurowej, czekajcie, jaka jest dokładna nazwa tego? O Boże... Ziele jeżówki purpurowej, coś takiego, i to jest na odporność. Wczoraj piłam i powiem wam, że bardzo mi to smakuje i bardzo ładnie pachnie. Później jeszcze wczoraj kupiłam, zresztą widać, że już korzystałam z tego, ziele tymianku, bo ponoć jest na różne takie bakterie, na przeziębienia, na wszystko zresztą, bo w Pytaniu na Śniadanie oglądałam kiedyś taki, że tak powiem, odcinek, w którym właśnie było na temat takich ziół i właśnie pani mówiła, że ten tymianek to w ogóle jest na wszystko. No a pani tutaj mi poleciła w moim zielarskim jeszcze właśnie jeżówkę purpurową na odporność. Dzisiaj już jej nie miała jeszcze, bo dostawę dostała, niestety w dostawie nie przyszło to, więc wzięłam dwie paczki tego ziela tymianku. To jest za grosze, więc mówię, dwa razy wezmę, a jakie to jest, jak to pachnie, mówię wam, myślałam, że nie będę mogła tego w stanie wypić, a wczoraj mi to tak smakowało, że dwie szklanki wypiłam tego i naprawdę nawet lubię te liście. Także polecam wam, bo tymianek jest na wszystko. Kto nie wie, na co jest tymianek, to poczytajcie u pana Google i zobaczycie, jakie są właściwości tymianku lecznicze. Boże, na wszystko jest naprawdę. I po co się truć chemią? Natomiast to jest... Nie wiem, dlaczego piszę suplement diety, no ale dobra. No to jest akurat właśnie na takie właśnie... Już poczekajcie... To są wysuszone, rozdrobione ziele jeżówki purpurowej i pani mówiła, że to jest właśnie na odporny, że nawet podczas COVID-u ludzie to pili. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale ogólnie jest bardzo dobre w smaku, zarówno to, jak i to. Teraz tak na szybko jeszcze wam pokażę, teraz czas na białko, ja mam o smaku bananowym, ostatnio jak tam byłam, to kiedyś mi rozpuścili o smaku kokosowym i naprawdę bardzo dobry był, bardzo dobre białko było o smaku kokosowym, z tym, że nie mieli o takim smaku do sprzedaży, Boże, nie wiem, co już mówię, jestem tak zmęczona, w sprzedaży, więc po prostu zakupię sobie przez internet. Także wasze zdrówko, moi kochani, a za chwilę co wchodzi w kawusia? Zanim jeszcze kawusia, to pokazuję wam, co dzisiaj mam na obiad z mężem. Pierogi ruskie. Powiem wam, że wiem, to jest sama trutka, niedobry skład i tak dalej, ale nie mam czasu, bo jak ja prawie za 3,5 godziny jadę z powrotem, to nie mam czasu bawić się z obiadem. Chciałam, żeby była rybka, ale widzicie, no jak wróciłam, no to zaraz mamy godzinę 13:30, a mąż kończy pracę o 14, więc nie zdążę w ogóle tego ugotować. Więc dzisiaj pierogi ruskie, my nawet je lubimy, więc dobra, raz może być, nie? W sumie no, raz nie grzech zjeść takie sztuczne jedzenie. Tutaj tylko jeszcze podsmażę cebulkę i będzie już git, będzie już zrobione tam trudno, tam raz może tak być. Jutro już będzie lepszy obiad, bardziej taki swojski. Zresztą przez cały tydzień był swojski taki obiad, ziemniaki i ryż i wszystko, więc raz od czasu do czasu może być taki... szybki i niezdrowy obiad, że tak powiem. Dobra, robię kawę. No i kawusia jest, prawie takie serduszko, ale serduszko mi wyszło. No i... bez słodkiego, no niestety.
Także dobra, piję kawę, żeby się wzmocnić. Tutaj mam dla Was przygotowany haul zakupowy. Na razie mnie nie widzicie, no bo wróciłam z tej siłowni zmęczona, ale zaraz mnie zobaczycie, może później po siłowni albo jutro. Tylko chciałam Wam pokazać, że tu mam haul przygotowany dla Was zakupowy, jak byłam w Poznaniu, w Galerii Poznania. Także Wam na pewno wszystko pokażę, przymierzę. No a ja teraz zabieram się za picie kawy. I jednak jestem tak na szybko, taka blada, ale wiecie, no ja się tylko, mówię, przetestuję ten podkład na, wiadomo gdzie, no na siłce, no bo gdzie najlepiej przetestować taki podkład. Ja wiem, no nie powinno się malować podczas ćwiczeń, ale mówię, no muszę zrobić ten test, no i nie mam innego wyjścia, no gdzie mogę przetestować? Nigdzie indziej, jak tylko na siłowni, gdzie człowiek się poci. Amor oczywiście dostał nerwicę, ponieważ pan, nasz sąsiad, robi tutaj sobie remont, a Amor oczywiście musi mieć spokój jak zawsze. Także no. Nie będę już na niego się wydzierać, bo to już nawet nic nie pomaga, to moje mówienie mu i tak dalej, nawet krzyki nic nie pomaga, kompletnie nic. Amorek, poszukaj piłeczki, poszukaj. No. Także przepraszam Was za bardzo za to, nie mam, bo zamknę tu drzwi. Słuchajcie, no i będąc na tej siłowni, mówię, posmaruję się, pomaluję się tym podkładem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I powiem Wam, że nie poprawiałam się. Jest on naprawdę, jak dajecie na twarz ten podkład z Primarka, tak dajecie na twarz, to naprawdę ta buźka jest porcelanowa. Ja na niego nie nakładałam żadnego pudru sypkiego, niczego, tylko po prostu sam ten podkład. I powiem Wam, że widziałam, że jak się pocę tam na tej siłowni w lustrze, no to widziałam, że tylko takie kropelki wychodzą, nie? Że to nie taki typowy pot, tylko takie kropelki jak po Estée Lauderze. Kto ma Estée Lauder, to wie, o co mi chodzi. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać, bo ja jak byłam teraz w Poznaniu, to będąc w Poznaniu, kto tam się dobija? Najgorszy szogun, jaki może być tutaj w tym domu. Będąc w tym w Poznaniu, chodź tu, chodź, może będzie spokojniejszy, chodź tu, chodź. No. Dzień dobry widzowie, jestem dzisiaj bardzo niegrzecznie, słucham mamy, jestem bardzo poddenerwowany, bo pan sąsiad robi remont, a mnie to bardzo denerwuje, ponieważ ja uważam się za króla, za pana tego tutaj osiedla i całej tej klatki i ma być po prostu spokój i cisza, tak? Amorek, tak? No, oho, okej, okay, dobra, to że się tutaj usiądź sobie, no. Usiądź sobie. I teraz tak, słuchajcie, nie, gdzie tam usiądzie, zaraz pójdzie. I słuchajcie, i zdziwiło mnie jedno w Poznaniu, że były jedne podkłady z nakrętką czarną, a drugie podkłady były z nakrętką srebrną. I będąc we Wrocławiu, ja kupiłam z nakrętkami srebrnymi. I teraz tak, patrząc właśnie na opisy, to zobaczcie, napisy są trochę inne, bo zobaczcie, w tej srebrnej, gdzie srebrna nakrętka, to są takie napisy, prawda? Że tam medium to full coverage, all day long wear, mój angielski cudowny, przepiękny, przepraszam Was za to. Natomiast na czarnej pisze, że long wear matte finish oil free. Także myślałam, że może ten jest dla cery tłuste i dlatego są nakrętki inne. Zapytałam panią z działu beauty, ona stwierdziła, że to jest to samo, że to jest to samo, tylko po prostu inna szata graficzna, że to jest to samiutko. No dobra, no więc wzięłam i teraz tak, moi kochani. Ostatnio wzięłam we Wrocławiu ze srebrną nakrętką, to wam pokazywałam, 09 Sand i wzięłam Warm Beige, tak? Warm Beige, przepraszam, Warm Beige. Boże, gdzie to jest? Tak, Warm Beige. Takie wzięłam sobie dwa odcienie, ale to we Wrocławiu i one kosztowały po 17 zł, bo to są przecenione podkłady, tak mi powiedziała pani w Poznaniu. Natomiast w Poznaniu wzięłam też dwa podkłady i też wzięłam jeden ze srebrną nakrętką. One są trochę potwierane, tylko że wiecie, co jest plusem? To, że akurat to był używany, czekajcie, to nie ten jest, to jest używany przeze mnie,
Ten sam numer wzięłam co ostatnio, właśnie Sand Beige, tylko że, a nie, tu nawet jest zalakowane, udało mi się wziąć, ale nawet jak nie jest zalakowane, to nie ma co się przejmować, bo one mają w środku takie coś, więc wtedy widać, że nikt nie grzebał paluchami. Więc teraz, będąc w Poznaniu, też wzięłam właśnie odcień tutaj Sand 09 i z czarną, i on kosztował chyba 17 zeta, natomiast ten z czarną nakrętką kosztował 13 zł i ja tu wzięłam bardzo jasny chyba kolor, to był, tutaj jest beż 07, o. I tutaj jest, tylko dopiero były pod spodem napisane właśnie, no wiecie co, numerki. Także dzisiaj jestem wymalowana tym i powiem wam, że jak po siłowni, to nawet nieźle to wygląda, naprawdę. Więc powiem wam, że gdybym miała Primark blisko siebie, to na pewno bym kupowała te podkłady jako właśnie takie zamienniki, substytuty, można powiedzieć, właśnie Estée Laudera, no bo jednak Estée Lauder kosztuje, a jak wiecie, idzie się gdzieś tylko na przykład, nie wiem, do sklepu, do galerii się jedzie na przykład, albo jakieś tam, tylko żeby coś załatwić, no to szkoda tego Estée Laudera, jednak Estée Lauder, nie wiem jak wy, no ale ja zostawiam, powiem szczerze, no on kosztuje, więc ja go zostawiam na takie ważniejsze, że tak powiem w cudzysłowie, okazje. Więc mam tutaj aż cztery takie już te, o, buteleczki, dwie buteleczki o kolorze 09 Sand, jedną butelkę w kolorze Warm Beige, a trzecią butelkę w kolorze Beige 07. I słuchajcie, będąc też teraz w galerii w Poznaniu, wzięłam sobie dwa zapachy, dwa perfumy, takie. Tych perfum jest tam pełno i powiem wam, że ja to nie wiedziałam się, co mam, jak, na jakie mam się zdecydować. Mój mąż poszedł tam już na górę i mówi, to przyjdź tam na kawę, bo będę czekał. O Boże, dopiero jakie napięcie czułam, bo mówię, Boże, ten czeka, zaraz będzie wydzwaniał. Ale jeden zapach już wiedziałam, który chcę, więc już go wzięłam, natomiast nad drugim się zastanawiałam, ale jedna pani mi pomogła bardzo fajnie, szukała tam na Instagramie też i mi pomogła też wybrać i to jest tak. Pierwszy to jest taki, na pewno go znacie, nie umiem, Nude Bouquet, dobra, niech będzie, ten mój angielski to jest cudowny, no ale no co, no nie będę się tutaj wielce, wiecie, przed wami mówić o, i tak dalej. Jestem jaka jestem, no co, nie umiem przeczytać tej nazwy, a mordoso, przepraszam, morku w nosek niechcący, uderzyłam go. Nie umiem nazwy tej przeczytać, no to co mam zrobić? I on jest takim zamiennikiem Miss Diora, tego chyba różowego. I on kosztował 39,90 jako woda perfumowana. On jest przepięknym zapachem, jeszcze go nie otwierałam, ale ja już go znam, więc jest przepiękny ten zapach. A drugi, jaki kupiłam, to jest taki i on jest takim, zamiennikiem, taką inspirowany jest zapachem Alien Telly Mugler za 35,90, tak dobrze pokazuje, i są to wody perfumowane. I tutaj mamy, ile tutaj mamy? A Marek, co ty się częsiesz? Ja nie umiem, co się wysłowić, bo się spieszę. Po 30, to są 30. Także jeszcze tego nie wąchałam, tylko wąchałam jedynie jako tam próbkę. Także zobaczymy sobie. No nie jest malutki, no ale wiecie, no ja muszę po prostu najpierw przetestować. A Marek, ciekawy. Piękny jest ten zapach Alien. Podobacie? Nie wiem, czy tu widać, Amorka, jak zniżę, to obniżę trochę. Idzie obniżyć tę kamerę, czy nie idzie znów tej kamery obniżyć? Amorek, podoba ci się? Nie? Dobra. No ale mnie się podoba, trudno. No, więc bardzo ładny zapach. Ja w ogóle lubię zapachy Telemugrer. Dobra, język się plącę, więc przepraszam was bardzo. Kiedyś kupiłam właśnie też, jak byłam... Ale to już byłam dawno, no dawno, niedawno, bo ja tak jestem co 3 miesiące, co miesiąc, co 2, różnie, nie? Mówiłam wam, że wszędzie mnie można spotkać. Kupiłam sobie tutaj zamiennik Baccaratu, to jest Red Zara Temptation. No już tutaj mam tyle wypsikane i to też taką mniejszą buteleczkę wziąłam, bo 30. I też jak nim się wypsikam,
to kurtka tak pachnie, że matko jedyna. Także powiem Wam, że bardzo dobre są te perfumy i tam widać, że kobietki się rzucają na te perfumy z właśnie Zary. Teraz jeszcze Wam chciałam powiedzieć na szybko, bo już mamy godzinę 14, zaraz mąż będzie o wpół do, czyli 14:30 będzie w domu. Więc chciałam Wam na szybko powiedzieć, bo tak, ja Wam, nie wiem, kto ma Instagram, ten wie, że byłam u fryzjera, prawda? Więc ci, co mam Instagram, ci wiedzą, że byłam u fryzjera i zmieniłam sobie fryzurę. No oczywiście Marta ma dzisiaj znowu lizane włosy i spięte, ale nie przejmujcie się tym, ponieważ zobaczycie moją nową fryzurę. Na razie mam kitkę, mam spięte mocno, ulizane, ale zobaczycie moją metamorfozę całkowitą. Zupełnie inaczej mam włosy zrobione, kolor oczywiście zostawiłam taki, jaki mam. Nawet pytałam panią fryzjerkę, czy by mnie widziała w innym kolorze, odcieniu to nie, więc kolorek pozostał ten sam, natomiast obcięcie jest zupełnie inne. Ale to zobaczycie wtedy, kiedy będę mogła po prostu sobie te włosy rozpuścić. No na dzień dzisiejszy nie mogę rozpuścić, bo jadę znowu na zajęcia, prawda? Dopiero też wróciłam z zajęć, wróciłam dopiero co z siłowni, teraz znowu jadę na zajęcia grupowe. Jutro sobota to raczej no chciałabym Wam pokazać. No może mi się uda jakoś Wam pokazać. A jak nie jutro, to pojutrze. Na pewno zobaczycie mnie w nowym wydaniu nowej fryzury. Już mam nową fryzurę, jedynie mogę Wam troszkę rąbka tutaj tajemnicy rąbka tajemnicy uchylić. Więc tadam! I na tym koniec. Także czekajcie na kolejny filmik. No i widzimy się jutro. Jutro Wam nagram, myślę, że jutro albo pojutrze, bo jutro właśnie na te zajęcia jadę, więc nie wiem, może będę też zmęczona, jak to przy sobocie też trochę sprzątanie i tak dalej, ogarnianie tego wszystkiego, więc jak nie jutro, to na pewno nagram Wam w niedzielę, także do zobaczenia. Widzimy się jutro albo pojutrze w nowej mojej fryzurze. Także czekajcie i Wam pokażę. No i oczywiście haul zakupowy, jaki poczyniłam w Galerii Poznania. Także widzimy się jutro bądź pojutrze. No i cześć moi kochani, w kolejnym moim dniu. Oto moja nowa fryzura, chociaż nie umiem jej dzisiaj jakoś ogarnąć, ponieważ dzisiaj jest śnieg, śnieżyca. No i wiadomo, to czapka, to i to tak wygląda wszystko. Ale obcięte mam tak włosy, bardzo krótko, ponieważ no zrobiłam coś głupiego, bo sama chciałam sobie na prosto obciąć włosy, a wyszło tak, że wyszły schody, ale to już nawet nie chcę o tym wspominać, bo to była masakra. No i poszłam do pani fryzjerki i jedynie coś takiego dało się z tego zrobić. To oczywiście, wiecie, no fryzjerka to potrafi zawsze podwyższyć, tak nie, żeby mieć tutaj więcej na tej głowie. Tu mam taką tą grzyweczkę, taką. No więc różnie mogę, nie? I mogę mieć tak włosy. Zresztą jak mi się uda, to wstawię Wam tutaj zdjęcie, jak wyglądałam wychodząc od fryzjera, jak byłam, no wiecie, uczesana. Teraz już w ogóle rozwaliłam sobie fryzurę. Dobra, przechodzimy do czego? Także tak będę miała teraz włosy krótkie, ale powiem Wam, pocieniowane, powiem Wam, że nawet lubię się bardziej w takich krótkich niż w tych długich, zwłaszcza taką porą zimową. Także no, nawet się dobrze w nich czuję, naprawdę. Dobra, więc tak teraz, moi kochani, przechodzimy do tego, co kupiłam będąc gdzie? W Poznaniu. I teraz tak, najpierw pokażę Wam takie mniejsze rzeczy, które można tutaj pokazać, a później przejdę tam i Wam pokażę na stojąco te większe takie rzeczy. Kupiłam czapkę ze Sinseya, bo tamtą oddałam taką białą, a kupiłam jednak w kolorze popielatym i ona tu ma te właśnie takie te perełki i powiem Wam, że ona 20 zł kosztowała. Powiem Wam, że nie wiem, czy ją oddać, czy nie. Na pewno w tym kolorze jest mi lepiej niż w tamtym. Oczywiście włosy by musiały być bardziej tak jakoś... Wiadomo, że to trzeba wszystko ułożyć ładnie. Więc taka. Tutaj czy nawet za ucho wezmę. Wiecie, to trzeba wszystko ładnie
przygotować, żeby do szalika, bo mam szalik popielaty, co mi mąż kupił ze tego, z Boże, jakie to było firmy. No i zapomniałam. Teranowa, o, chyba tak. No, więc mówię, bardzo ładnie by pasował ta czapka by pasowała, więc myślę, że ją zostawię. Tylko mówię, trzeba tu ładnie wystylizować sobie też włosy do tego, żeby to miało ręce i nogi. No i mam taką czarną. Teraz tak, następnie kupiłam w Primarku dwie takie podkoszulki, ponieważ jedna mi się już sprawdza, mam ją właśnie na sobie, a że mi ciągle gorąco, więc widzicie, mnie ciągle roznegliżowaną, więc jedną czarną kupiłam, właśnie taką samą w rozmiarze XL, taka zwykła, więc je będę przymierzać, zresztą widzicie, no tak wygląda. Taka jest ona na tych takich grubszych ramionczkach tutaj. O, taka. I z tyłu wygląda tak. Natomiast druga to była, drugą, którą kupiłam, to białą. Też taką samą, też w rozmiarze XL. I one kosztowały po 13 zeta, więc warto było kupić. Następnie tak. Aha, tu jeszcze kupiłam taki jakby roller, można powiedzieć. Ostatnio jak byłam, ale nie wiem teraz gdzie, ale chyba też byłam w Poznaniu i nie było tego. To jest coś takiego jak, i na to właśnie polowałam, jest to, że Wam mówię, roller pochłaniający sebum. Nie wiem, czy miałyście, czy nie, dajcie znać, czy to zdaje egzamin, czy nie. Więc on jest taki tutaj. I taki mniejszy jest on, taki poręczny. I tak mówię, a przyda mi się może, zobaczmy w sumie. Ojej, jak otworzę to. I ja za to dałam ile? 17 zł. Więc niedużo. To jest takie, tu jeszcze jest o, do zamknięcia. No, otwórz się. O, coś takiego i. O, coś takiego. Teraz nie wiem, jak tu gdzieś jestem. Gdzieś tu jestem, o. No, tutaj się tak nie świecę, jak tu. A teraz nos tu. Końcówka się świeciła, się już nie świeci. Tu jeszcze gdzieś, nie wiem. O, na czole tu widać coś, nie? No, powiem Wam, no, daję radę. Zamiast bawić się w te chusteczki, to może mieć coś takiego pod ręką. I wtedy się człowiek nie świeci. No, fajne. I tutaj nie widać podkładu, widzicie? O. Nie widać. Także no, fajna rzecz, fajna rzecz. Już się teraz tak nie świecę, a się świeciłam przed chwilą. Także myślę, że będzie fajne to. Jak się mi sprawdzi, to na pewno drugą rzecz, znaczy drugie, to znaczy drugie takie urządzonko sobie zakupię. Później można też zamknąć. To jakoś się myje, ale do tego jeszcze nie doszłam. Nie doszłam do tego, ale gdzieś to właśnie słyszałam, czy coś, nie wiem, więc no, jakoś się to myję, jakoś się myję, no. Dobra, to teraz przejdziemy do rzeczy, które mam Wam do pokazania na wieszaczku. I pierwszą rzeczą, którą zakupiłam, jest kurtka, tararara, ze Sinseja. Tak wygląda ona z tyłu. I powiem Wam, że to jest rozmiar L, 40. I jeszcze mam nawet za długie rękawy, także no, ale jest przynajmniej prosta, bez żadnych tych, wiecie, tych takich, no wiecie, nie? Dzisiaj coś nie funkcjonuje. Spać mi się chce, powiem Wam szczerze, potrzebuję kawy, bo jak teraz dzisiaj nagrywam w niedzielę i zjedliśmy z mężem obiad, on na chwilę poszedł mi tam samochodem samochód odśnieżyć i tak mi się chce spać, że ja muszę zaraz kawę wypić. Która godzina? 14:30. Więc nie jest taka opikowana, nie? Więc taka jest prosta. O, może tak pokażę z daleka.
Czekajcie, dobrze jest wszystko ładnie, tutaj jest. Tak. Więc taka ona jest z przodu. A taka jest z tyłu. Powinna mieć taki manekin, nie? Żeby wam pokazywać. Chyba sobie kupię. Więc tak, no teraz słońce świeci, wiadomo, no super. Akurat jak nagrywam, to tutaj mi świeci w ten... Kurczę, może tu trochę za... Jezus Maria, co ja tu robię? Zrobimy może tak i zapalę światło. O, o tak będzie najlepiej. Więc tak, ona tutaj ma kiciuś, fajnie, bardzo się cieszę. Ja tak lubię właśnie, jak są kaptury z tymi kisiuciami, Boże, co ja gadam, kiciusiami. Tutaj ma też taką sprzączkę, taki wiecie, gadżet na tym kapturze. Kaptur w środku jest ocieplany. No a jeżeli chodzi o przód, no to jest ona taka. Można od samego końca zapiąć. Tu jeszcze ma guziki, więc można nawet tak zapiąć ją. Więc ona tak idzie. Tutaj natomiast ma takie kieszenie, które tam można coś wsadzić. Więc to nie są takie atrapy. A tutaj ma kieszenie, tylko że ma takie kieszenie. O, ja co prawda wolę, jak są kieszenie tutaj, nie? Wiecie, o tak, żeby tu włożyć rękę. No ale cóż, trudno. Nie można mieć wszystkiego. Więc... tak wygląda ona tutaj, na końcu, na dole, jest zakończona po prostu w ten sposób. Tutaj ma taki mankiet, no i z tyłu, tak jak mówiłam, no ten kaptur. Tutaj też jest takie o przeszycie i tu taki gadżet, że tak powiem, zrobiony. No myślę, że powiem wam, że to jest jedna jeszcze z jedynych kurtek, w których po prostu wygląda w miarę okej. Także taka ona jest. Może wam przymierzę od razu, żeby tutaj wam nie przynudzać. A ja też mówię, jak mnie się chce kawę, to po prostu kawy, to ja po prostu powiem wam, że no nie funkcjonuje, nie funkcjonuje. Aha, i w środku jest taka tutaj, o, podszeweczka taka. Już wam przymierzam. I ona jest taka. Wiadomo, że tu trzeba wszystko mieć lepiej, wiecie, lepsze ubranie, wszystko, jakiś golfik, coś założyć, więc tak wyglądam, o, tutaj tak, z przodu. Rękawy, widzicie, trochę są za długie, ale myślę, że tutaj odepnę te mankiety i sobie je wywinę i będę nosiła po prostu w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o dół, to jest ok. O, to znaczy, że za pupę to nie pogrubia. Jedynie mówię, szkoda, że nie są tutaj te kieszonki, tylko tutaj. Ale co z tego, tam też może być. Ujdzie to, więc to jest jedna po prostu z kurtek, która mi ogólnie pasuje i w której nie wyglądam taka napompowana, więc bardzo się cieszę, że w Sensei udało mi się ją znaleźć, bo u mnie nigdzie tutaj w mieście, ani nigdzie indziej nie szło dorwać jej, więc bardzo się cieszę, mogłam przymierzyć rozmiar, no więc jeszcze dużo tutaj się zmieści, gruby sweter, no i jest jasna, jasna jest, tak, nie czarna, tym razem nie czarna. Coś mi tej, że tak powiem, zimy idzie na jasne kurtki, jasne torebki, jasne tam szale, jasne jakieś takie czapki i tak dalej, więc zawsze kupowałam czarną i wyglądałam taka zmęczona, o. A tak, chociaż jedną mogę mieć taką właśnie w takim kolorku, no więc myślę, że zakup dobry zrobiłam, jeżeli chodzi o kurtkę. Ale jeszcze, moje kochane, w Marty głowie siedzi coś jeszcze. Jeszcze, ale nie zdradzę wam, bo mi wykupicie wszystko. To jedna rzecz w Sinseju mi siedzi w głowie, jeżeli chodzi o ubiór w
taki, wiecie, na zimę, żeby wyjść. Mogę wam podpowiedzieć, że nie jest to taka kurtka takiego typu, ale nie powiem jaką, bo mnie wykupicie, kurczę, wykupicie mi, bo już ich nie było na stanie, a później znowu powróciły, więc no, zacieram ręce, żeby po prostu w końcu ją kupić, bo cały czas jeszcze się zastanawiam, ale myślę, że i tak w końcu ją kupię, bo mi się tak podoba, Boże, naprawdę, to o Jezu. Także na pewno jak kupię, to wam pokażę. Dobra, to teraz przymierzam inne rzeczy. I to jest bluza z Primarka w rozmiarze L. Podobała mi się ze względu też na odcień, bo to jest taka czerwień, ale powiem wam, taka czerwień jakby pomidorowa w cudzysłowie, bo nie jest taka, wiecie, jakaś mocna czerwień. No tu takie mankiety, kaptur, bardzo mi się ona podobała, kolorek mi się bardzo podobał, także no, oczywiście za długie rękawy, ale ja zawsze sobie podwijam, oczywiście też jest puszek, tutaj jest ten meszek, więc jest bardzo ciepła, tutaj też jest ten meszek i z tym kapturem, o, proszę. I tu jest z kapturem też i jo, żartuję. I tu mamy kangurka też, także wszystko jest. Zarówno kaptur, jak i kangur, jak i meszek. Także o to mi chodziło, jeżeli chodzi o bluzę, takie poszukiwałam. I ona była tania, bo 39 zł, to jest rozmiar L. Nie powiedziałam wam, ile kosztowała ta kurtka oczywiście, bo zapomniałam. Ta kurtka kosztowała, już wam mówię, 150 zł bez grosza. Dobra, i teraz przymierzam kolejną rzecz. I kolejną rzeczą też jest bluza z kapturem, z meszkiem, ze wszystkim. Z kangurkiem też, tylko w kolorze brązowym tym razem, bo mam czarną z Primarka, tylko że w rozmiarze L i po praniu ona troszkę się wstąpiła, więc mówię, wezmę większy rozmiar, oczywiście będę podwijać sobie rękawki jak zawsze, no i kangurek jest. Dłuższa wtedy ona jest też, bo ta L-ka to wtedy już mi się zrobiła taka krótsza. A mówię, znowu kolejną czarną kupować to też bez sensu, no bo w sumie no co, dwie czarne będę miała, no bo w tamtej się dopinam, nie? Tylko że jest taka krótsza i troszkę jest, no wiadomo, że troszkę bardziej jest obcisła niż ta, a w tej się tak swobodnie czuję, więc mówię, bez sensu. A najlepszy taki kolor właśnie brązowy, jeszcze brązowej bluzy takiej nie miałam, także mówię, wezmę i kupię, też za 39 zł. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeżeli tak, to co? Zachęcam do łapek w górę, jeżeli wam się nie podobał, to też macie prawo do łapek w dół, chociaż wolałabym w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście. Oczywiście pozdrawiam moich stałych widzów, moich nowych widzów. No i co, widzimy się w kolejnym moim dniu. Także widzimy się w kolejnym moim dniu. No i do zobaczenia, moi kochani, i do usłyszenia. I zostawcie po sobie jakiś ślad, jakiś komentarz, czy choćby tylko jakąś emotikonkę. Ja w ogóle lubię czytać wasze komentarze, bardzo lubię czytać wasze komentarze, nie zawsze dużo wam tam odpisuję, tylko zostawię na przykład jakieś serduszko, czy na przykład uśmiechniętą buźkę, bo nie mam po prostu czasu na to, ale lubię czytać wasze komentarze, zwłaszcza właśnie jak tam coś mi doradzacie, albo piszecie na temat kosmetyków, to przynajmniej dajecie mi takie też jakby rady. Także dziękuję wam za to, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym moim filmiku, pa pa, buziaki!